Cześć, nazywam się Hubert Lamański i witam Was dzisiaj w mojej zielonej dżungli. Przygotowaliśmy taki zielony kącik, bo dzisiaj będzie dużo o roślinach doniczkowych. Na specjalne życzenie z jednej z pań przygotuję dzisiaj dekoracje z storczyków doniczkowych. Bardzo popularna roślina, czasami nie wiecie, jak ją użyć, jak ją dekorować. Ja dzisiaj Wam to pokażę. Przygotowałem dla Was dzisiaj dwa białe storczyki, najbardziej popularne, oraz naczynie, które jest naczyniem z odzysku. Pomalowałem taką brązową amforę trochę białą farbą i będę umieszczał w niej storczyki. Kompozycja, którą dzisiaj przygotuję, będzie już miała dekorację wielkanocną, czyli dołożymy troszeczkę wielkanocnych jajek i trochę piór oraz bazi wiosennych. Zapraszam. Słuchajcie, żeby umieścić te storczyki w wazie, oczywiście mógłbym je włożyć, o właśnie, w ten sposób i już by było gotowe. Natomiast ja chcę zrobić troszkę inaczej to. Przygotowałem sobie taką suchą gąbkę, którą tutaj umocuję za pomocą kleju na gorąco. Klej na gorąco, bardzo proszę uważać, jak się go używa, ponieważ ma 280 stopni czasami nawet. Troszkę nakładam tego kleju na te zewnętrzne, ścięte już przeze mnie końce i one się super tutaj przytwierdzają do naszego naczynia. Mam zrobioną taką bazę. W to będę umieszczał storczyki. Wazę na chwilę odkładam. Storczyki chcę użyć tak nietypowo. Chcę pokazać ich korzenie, dlatego wyciągam je z tych osłonek produkcyjnych. Zobacz tutaj, jakie ma piękne korzenie. Te korzenie trzeba lekko, można nawet opłukać, jeśli by były bardzo brudne. A jeśli nie są brudne, to wystarczy je delikatnie tylko otrzepać tak. Mam tak przygotowanego storczyka. Słuchajcie, będę go umieszczał na tej gąbeczce. Wykorzystam te podpórki, żeby wbić trochę je w tą gąbkę i storczyka osadzić z takimi wyciągniętymi korzeniami. Słuchajcie, jeszcze później te korzenie troszeczkę obiorę. Niech one wystają poza tą amforę. Storczyk jest tak osadzony. Zaraz będzie pytanie, no dobra, jak go podlewać? Słuchajcie, wystarczy spryskiwacz do wody i delikatnie spryskać te korzonki. Ja go obłożę tutaj trochę jeszcze mchem, więc ten mech będzie trzymał wilgoć. Wystarczająco spowoduje to, że ten storczyk zdecydowanie będzie miał wystarczającą ilość wody. Jeśli chcecie później go na przykład włożyć do takiej, z powrotem do takiej doniczki, to tą ziemię można zostawić. Doniczkę można również zostawić i jak on przekwitnie, przełożyć go z powrotem, a tutaj dać nowe storczyki. Mamy jeden storczyk już osadzony. Za chwilę daję drugi. I wracamy. Słuchajcie, umocowałem już te dwa storczyki do gąbki właściwie za pomocą tylko i wyłącznie tych technicznych podpórek, które są w każdym storczyku. Równie dobrze możecie umocować to za pomocą drutu, czyli zwykły, normalny drut pocięty w taką haftkę i przyszpilone tutaj przy korzeniach, żeby umocować. Natomiast te kije świetnie się sprawdzają do tego, żeby zrobić taką super ekstra szybką dekorację. Mam umieszczone storczyki. Troszkę faktycznie poczekam, później wyschną trochę te korzenie, to łatwiej będzie je oczyścić, słuchajcie, z ziemi. Zobacz tutaj, jak storczyk, który ma już ładnie wyczyszczony, jest taki, ten korzeń jest taki jasno szary, on dodaje takiego super charakteru, więc te jak trochę przesną, też zaraz nabiorą takiej szarości. Mamy umieszczone storczyki, możemy sobie, słuchajcie, regulować to, w jaką stronę mają one się odwracać. Przyczepiamy tutaj właśnie sobie takimi drucikami do tych patyków. Patyki oczywiście możemy ściągnąć,
Te storczyki wtedy się rozejdą troszeczkę na boki, natomiast ja w zamiarze mam zrobienie tej kompozycji bardziej takiej wertykalnej. W związku z tym te patyki bardzo mi pomogą, żeby utrzymać w ryzach te kwiatostany. Ściągamy oczywiście trochę te gumeczki. Pytacie mnie czasem, słuchajcie, co robić właśnie z roślinami, jak o nie dbać. Dlatego mamy taką serię z Zielonego Magazynu. Zapraszam Cię, żebyś zasubskrybował i włączył dzwoneczek. Wtedy raz w tygodniu właściwie te filmy o roślinach doniczkowych się pojawiają. Wracając do storczyków. Jak dbać o te storczyki, żeby zawsze ładnie wyglądało? Oczywiście jest to roślina kwitnąca, której okres kwitnienia jest w zależności od tego, jakie te warunki są spełnione, od miesiąca nawet do 2-3-4 miesięcy. I co później? Później się te storczyki obcina, słuchajcie, obcina się storczyk tak naprawdę powyżej drugiego oczka i powinien zakwitnąć. Tylko warto pamiętać, że są odmiany, które nie powtarzają kwitnienia, lub też są odmiany, które w naszych domowych warunkach po prostu nie powtórzą tego kwitnienia. Ten storczyk Phalaenopsis to jest storczyk najbardziej popularny i on oczywiście powtarza kwitnienie. Z doświadczenia wiem, że takie storczyki bardzo lubią towarzystwo, czyli więcej niż jeden, 2, 3, 4 koło siebie i jak najmniej opiekujemy się nimi. Tak naprawdę nie potrzebują wiele opieki. Warto jest sobie zobaczyć też czasami na liście, przetrzeć te liście, żeby kurz został z nich ściągnięty. No i co? No i czekać, podlewać co jakiś czas. Można je zamaczać, można im trochę wody po trochu wlewać. Ja jestem zdania, że dobrze by było po prostu je zamoczyć chwilę. 10-15 minut całą doniczkę, one nabiorą wtedy wody. Korzenie zrobią się właśnie takie jak te, czyli zielone, nie takie wyschnięte, jędrne zielone, one są wtedy napojone. Zobaczcie, tutaj tu mam jakiś taki korzonek, który był oderwany, on po prostu zrobił się taki miękki, wyschnięty, czyli jak brakuje im wody, to właśnie robią się takie zasuszone i wyschnięte. Za chwilę robię dekoracje i wracam do Was. Storczyki osadzone, teraz czas na dekoracje. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie dodał gałęzi. W tym przypadku są to już suszone gałęzie z wierzby, z kotkami. No bo jak wspomniałem, to już będzie kompozycja taka wielkanocna troszeczkę. Słuchajcie, mam tutaj wysuszone te gałązki. Trochę je podcinam i będę je wklejał do tej gąbki. Po to mi była ta gąbka też, między innymi, żeby wbijać te gałęzie, powtarzać kształt ten wertykalny, aczkolwiek trochę te storczyki, te kwiaty odchodzą od pionu. Natomiast ja tutaj przełamię te linie pionowymi liniami od tej wierzby. Powklejamy ich trochę, dodamy trochę piórek, mchu, trochę jakichś takich jajek, no i będzie gotowe. Można zabierać i stawiać na komodzie, można nawet. Okay. Można też uważać, słuchajcie, uważajcie, żeby nie poparzyć, jak dajecie klej na te gałązki, żeby nie poparzyć korzeni. Tak naprawdę nie musimy wiele tego kleju dawać. O, super, są takie powyginane. Zaraz będą już świeże bazie, więc można sobie iść do lasu na łąkę, nazrywać troszeczkę wcześniej, nazrywać takich gałązek wierzbowych, wstawić do wody w mieszkaniu i czekać, aż się pojawią kotki. Jak się pojawią kotki, to wtedy wyciągamy z wody i zasuszamy. I w takiej formie wytrzymuje nam przez cały rok. Tylko pamiętajcie, żeby w odpowiednim momencie wyciągnąć je z wody.
i zrobić to trochę wcześniej niż wam się wydaje, ponieważ woda, którą zawierają łodygi, jeszcze chwilę oddaje, pożywia te bazikotki i one się jeszcze rozwijają. Jak je wyciągniecie troszeczkę wcześniej, to właśnie one się dokwitną i pięknie będą wyglądać właśnie w takiej zasuszonej formie. Te liście od storczyków często bardzo ładne, ale czasami właśnie tracą turgo z różnych powodów. Ja akurat tutaj wybrałem takie piękne, są zielone. Trochę je mogę powywijać, żeby dodały takiego wiosennego charakteru. Jednak te muszę trochę tutaj przesunąć, żeby były bardziej w pionie do środka, bo odstają troszeczkę od tej formy. O, dobra. Zrobiliśmy trochę przerwy i co? I Zola, mój operator, się pyta, ty, a tą gąbkę czymś przysłonisz? Nie, mówię, nie, zostanie tak, słuchajcie. Oczywiście, że przysłonię. Przygotowałem do tego suszony mech, który można zakupić w sklepach florystycznych, w kwiaciarniach również. I ten mech będę tutaj umieszczał, słuchajcie, pomiędzy tymi przerwami. Lekko mogę go haftkować, czyli taki drucik i raz, dwa i wtedy mi nie odpadnie. Albo mogę go przyklejać na klej na gorąco. Natomiast chyba wolę jednak haftkować z racji tego, że klej, żeby mnie czasem nie poparzył. A haftki po prostu wbijam, trzymają się fantastycznie. Trochę podkorzenie. Nie muszę tak bardzo ładnie wszędzie, w każdym miejscu, ponieważ jeszcze będę tutaj dawał tych dekoracji wielkanocnych w postaci jajek jakichś i w postaci piórek, więc tak sobie tylko, tak w sumie niedbale przytwierdzam ten mech. Niech on sobie też tu trochę tak wychodzi. Te korzenie robią nam taką naturalną tutaj powłokę. I tutaj jeszcze z tej strony, zaraz wam tu będę wszystko pokazywał. Jak macie tak zrobione, to swobodnie można spryskiwaczem spryskać tutaj tą powierzchnię i korzonki się na pewno napiją tej wody, na mchu ona się osadzi, ten mech będzie też parował trochę, więc wystarczająco będzie tej wody dla tych storczyków. One napojone i tak mogą 3-4 tygodnie właściwie być bez dodatkowej wody. Już zadawałem wam wiele razy to pytanie, ale słuchajcie, przez to, że jesteśmy dwa razy w tygodniu z wami, potrzebujemy ciągle nowych pomysłów na to, co chcecie oglądać. I będzie nam znacznie łatwiej, jeśli będziecie mi pisać pomysły tutaj pod spodem. Na pewno będziemy kręcić filmy z waszymi pomysłami. To jest między innymi taki pomysł, który jedna z pań pisała do mnie w prywatnej wiadomości. Hubert, słuchaj, zrób dekorację ze storczykami, bo to jest kwiatek, który się najczęściej sprzedaje w kwiaciarniach, który najczęściej można kupić w jakichś sklepach, a nie wiemy, co z nim robić, bo wszyscy pakują go tak samo. Zrób coś, co możemy zaproponować klientowi. No i właśnie takie coś dla was dzisiaj przygotowałem. Wielkanocna wersja białych storczyków w pięknej, odrestaurowanej wazie. Mam takie właściwie styropianowe jajeczka. Oczywiście można używać naturalnych. Mam gęsie, mam takie wydmuszki, kacze, kurze. Dla was pewnie dobrze będzie też kurze zrobić, bo możecie w domu je sami zrobić, robiąc jajecznicę. Natomiast mam tutaj takie styropianowe, można je kupić nawet w jakichś takich sieciowych sklepach z dekoracjami. No i co? Styropian, więc uwaga, bo będzie troszeczkę się ten styropian topił, jeżeli będziemy gorący klej mieli. Więc jakie jest rozwiązanie? Zupełnie odwrotnie niż zawsze, gdzie najpierw daję klej na to przedmiot, który przyklejam. Daję kleju lekko tutaj, z tego powodu, że musi lekko ostygnąć, bo styropian się po prostu popali. I dopiero dodaję jajko. Lekko nakładam klej. Trochę przeschnie. Mogę podmuchać trochę. I nakładam jajko.
Też to jajko może być, słuchajcie, troszeczkę przykryte tym korzonkiem. Tutaj mamy gdzieś głębiej. Tu lekko na tą część. Mamy mniej więcej przygotowane. Oczywiście możemy te jajka również gdzieś tutaj popracować nimi, żeby dać je trochę wyżej. Ja nie chcę dawać. Wystarczy mi tutaj, ponieważ mam jeszcze takie piękne beżowe pióra, które właściwie jeśli w gąbkę się wbiją, to mogę je tam umieścić w gąbce. Nie muszą być bardzo przyklejane, ale popatrzcie, o, różne inne pióra też właściwie dostępne w sklepach z dekoracjami, w kraciarniach, w hurtowniach. I tutaj zupełnie inaczej jak z jajkami. Oczywiście mogę przykleić, nałożyć klej na te pióra. I pióra gdzieś tam głębiej nawet mogę powklejać. Gotowe, słuchajcie. Zrobiłem wielkanocną kompozycję ze storczyków. Najbardziej popularnych roślin kwitnących w Polsce. Mamy wielkanocną kompozycję z jajkami, z piórami i z białymi storczykami w takiej odrestaurowanej wazie. W związku z tym mam do Was pytanie. Ile taka kompozycja może kosztować? Oszacujcie, będziemy dyskutować na ten temat, a ja później Wam powiem, ile ja bym ją wycenił. Zapraszam na kolejne filmy.